2019 otrzymuje pani Justyna Rożek. Opowiedz nam o swojej kolekcji. Z jakich regionów Europy czerpałaś inspirację? Inspiracją do mojej kolekcji jest kultura skandynawska, jej sztuka, rzemiosło. Główną inspiracją był starożytny ubiór wikingów, jak i wzory Marius. Marius są to wzory skandynawskie, geometryczne i przetworzyłam je na taki sposób, że je nieco uprościłam, unowocześniłam, tworząc przy tym żakardy, zarówno ręczne, jak i tworzone na maszynach dziewiarskich. Skąd tytuł Harmony? W kolekcji jest duży natłok różnych tkanin i materiałów. I całość wypływa jedno z drugiego. Na przykład w pierwszej sylwetce są żakardy. One przenikają przez pierwszą, drugą, trzecią sylwetkę, tworząc jedną spójną całość. Jakie materiały oprócz żakardu wykorzystałaś w kolekcji? W mojej kolekcji są widoczne futra sztuczne z jenota. Są również wełny, które są widoczne w płaszczach i w kamizelach. Ręcznie wykonywane swetry na drutach oraz zwiewne szyfony i tiule. Serdecznie gratulujemy Grand Prix w konkursie o Złoty Guzik Diabła Boruty. Dziękuję bardzo. Naprawdę nie spodziewałam się tego, że zdobędę akurat Grand Prix. Dla mnie duże zaskoczenie.